jakiś kołmat miałem Betą. No, słuchajcie, nie próbowałem tego nigdy, ale zegar mi tu pokazał maksymalną średnią prędkość i minimalną. Wyszło 129. Może zapytam, czy pomóc. To jest różnie. Czymś pomóc? Co się stało? Nie wiem, przypuszczam, że przekaźnik jakiś elektryczny, bo jak włączam, to słychać jak strzela dwa razy, powinien raz. Zatankowałem na Shellu, odjechałem tyle co tutaj, nie? Ale paliwo dobre nalałem, bo setkę leję. Pierwszy raz mnie ten motocykl zawiódł od 10 lat, bo mam go 10 lat. No to faktycznie. No, przypuszczam, wiesz, jak przekręcam, to jest takie pak, a przekaźnik raz załącza, nie? Aha. Tak jakby załączał i odbijał z powrotem. Czyli nie chce zapalić? Nie chce zapalić, kręci i nie pali, nie? No, aha. Nie wiem, przypuszczam, że jest to przekaźnik od pompy, wiesz, ja to sobie sam w garażu zrobię, ale no niestety z przejażdżnici, nie? Aha. No tak mówię, ktoś tutaj stoi, mówię, a tutaj nie ma ani stacji, ani nic, mówię, zapytam. Odjechałem i po drodze mi zgasł, więc go wysprzęgliłem i wiesz, jeszcze raz puściłem, bo myślałem, że może zaskoczy, że coś się stało, ale już i na luzie, na szczęście zdołałem tutaj zjechać na ten, nie? Mhm, na zatoczkę. A co to jest w ogóle? To jest BMW, a jaka to jest pojemność? 1200. O! To coś podobnego jak te Hondy, nie? Te Pan America, nie? To jest sportowo turystyczny. Jak to pościągasz, to BMW robiło kiedyś jako takiego spuchniętego ściga. Z tym, że on jest bardzo wygodny, nie? Mhm. Teraz już generalnie to tej klasy motocykli nie ma. Masz albo sporty, albo turystyki, nie? Aha. A to jest coś pomiędzy, nie? To się musi zbierać, co? No to jak pociąg jedzie, 300 kg waży. Ja mam Hondę Fireblade'a, wiesz? No to litr jest, nie? No, ścig. 99 rok, ale tam no muszę membrany wymienić, bo wkręca się tylko do 6. Nie jeździłem przez 2 lata i tak. Gaźnik jeszcze, nie? Czy nie? Proszę? To gaźnik jeszcze? Gaźniki, no. No. U Fajera to krótkie motocykle, ja to jestem kurwa za duży, wiesz, jak wziąłem kiedyś od kolegi taką chyba z 2007 roku, miał właśnie Fireblade'a. No to tak jak siedziałem, to ja kurwa błotnik widziałem przed nim, nie? To na winkle fajne jest, nie? Aha. A to co tu masz? Co to jest? Beta 350 Enduro. Beta co to jest? Włoska. Włoska. Tak jak są KTM, Husqvarny, no, a to jest? Ja miałem kiedyś takie, słuchaj, ja miałem też te wyprawowe, znasz, od BMW, te boksery, nie? GS-y. To miałem GS-a takiego Adventure'a z tym zbiornikiem 30-litrowym, tylko że no... ja nie wiem do czego to jest motocykl, może jakby chciał na Ural dziś jechać, albo wiesz, ludzie potrafią do Iranu jechać, nie? A z takich miałem, kiedyś miałem w 90 latach Yamaha XTZ 660 Tenere, jeden cylinder, 5 zaworów. On 4 razy pod rząd wygrywał Dakar, nie? No, to był taki średni enduro, nie? Bardzo fajna maszyna to była. To jest też jeden cylinder, nie? Mhm. Ale to tak, cieczą chodzone, nie? Tak, cieczą, bo chodnica ma. Tak. Taki wyczynowy, no 50 koni. Ile? 50. To dużo jak na takie coś, nie? No. No i to jest lekkie, to tym się pobawisz, nie? No, 107 kg. Bo... A to wiesz, na kole tam. Tutaj to tak jeżdżę na kole. No widziałem, bo powietrza sobie spuściłeś trochę pewnie, czy... Nie. Nie trzeba. Chyba zeszło. tak jak jechałeś, to widziałem, że ten. Fajna sprawa, bo to taka zabawa, tylko mówię, to człowiek musi być lekki, tak jak ty. A to wiesz, jak to cię odchudzi? No, przypuszczam. No, wiesz, bo tu nie ma... on jest cały, nie? No, nie ma ziewania. No, przymierz się do niego. Czekaj, bo na biegu jest. Dobra, pójdź. No. Chcesz się przejechać? A przejedź się tam. Sprzęgło? Uważaj, bo on wariat jest. Nie ma? Nie, nie. O, zginął, no. Nie, nawraca, dobrze. BMK się zawariowała. O, budzik 280, 11 do 11 kręci. Czerwonym się wyłącza. Czerwonym. Padł czerwony. O. Ale luzy chyba ci nie wrzucił. No, ciężko wrzucić. Ciężko. Fajne, fajne to, no ale to w teren, nie? No. Jest luz. Znaczy no, ja po mieście też jeżdżę, nie? Ja jeżdżę kurwa 10 roku życia. Ja też. Tak? No. Wiesz, jeden drugiemu też pomagał, nie? Bo to wiesz, sobie tylko siema, siema, a nikt nie stanie, nie? No. Dobra. To lecę. Także zerknę, nie? Czym się będę wracał, to zobaczę, czy już opanowaliście. Nara. Komentować, lajkować, uczyć się na kole. Bardzo ciekawy jestem, czy nawet ta przyjechała. Straszne. Nie, jeszcze nie przyjechała. Nara tymczasem. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.